Cześć! Cześć! Cześć, kochani! Dzisiaj dwa krótkie przepisy, bo nie będę się rozgadywać. Jeśli chcecie wiedzieć punkt po punkcie, jak różne rzeczy robić, to tutaj gdzieś tu gdzieś będzie filmik odnośnie dżemu z truskawek. O, tutaj gdzieś się pojawi filmik. To możecie zobaczyć, jak robimy to po kolei, bardzo, bardzo szczegółowo. A dzisiaj tak w dużym skrócie, dwa przepisy. Mamy śliwki, które są dosyć takie twarde jeszcze, i drugie takie kapcie. I teraz je porozdzielamy. Z jednych śliwek będziemy robić dżem. On będzie z małą ilością cukru, nie będziemy go długo robić, natomiast drugi z kolei przepis to jest, jak zrobić śliwki, przechować śliwki na zimę na ciasta. I ja często mroziłam, ale mój zamrażalnik jest w tym roku pełen różnych innych rzeczy, dlatego też postanowiłam je wsadzić do słoików. To co? Do dzieła! Najpierw dzielimy sobie śliweczki na te, które są miękkie, i takie mięciutkie śliwki pójdą nam do dżemów, natomiast te, które są takie twarde, pójdą do właśnie takich, do takich słoików na zimę. Te rączki przełamały śliwki na pół, a te tutaj mniejsze rączki będą teraz kroić śliweczki na jeszcze mniejsze części i wkładać do garnka. Pokrojone śliweczki wrzuciliśmy do garnka. Do tego garnka dodajemy cukier i czekamy, gotujemy. Gotujemy godzinę, 2 godziny, 3 godziny. W zależności od tego, jak tak naprawdę chcecie mieć gęsty dżem i czy to ma być dżem, czy to ma być, czy to ma mieć powidła, konfitura, czy jak zwał, no to musicie po prostu dłużej te śliwki gotować. Później przekładamy je do słoików, pasteryzujemy. Ja pasteryzuję dosyć długo, ponieważ dodaję bardzo mało cukru. Nawet 40 minut potrafi to sobie się tutaj pyrkać na wolnym ogniu. Tak wygląda mój dżemik, zrobiony, już gotowy, z etykietami. Bardzo, bardzo szybko, aż głupio to pokazywać, tak na was grałam tutaj, ale naprawdę nie miałam na to zupełnie czasu. Dziewczyny tutaj przyklejały taśmą klejącą. Ja polecam, i to też gdzieś już mówiłam na poprzednim filmie o dżemach, że polecam zrobić w małych słoiczkach, bo wtedy po prostu szybko to zjemy i nie będzie to długo stało gdzieś w lodówce. Natomiast spokojnie u nas taki słoik w lodówce tydzień, ponad tydzień może spokojnie leżeć i nic się z tym dżemem nie dzieje, nawet 2 tygodnie czasami. Jak tam gdzieś dziewczyny nie zaczynają wyżerać tego dżemu łyżeczką, bo często u nas się zdarza, że w ogóle dżem to schodzi na raz, taki słoiczek, bo dziewczyny jak się dorwą, to niestety, ale łyżeczką po prostu wyjadają. To zaczynamy, myjemy śliwki. Śliweczki dzielimy na pół i będziemy je teraz wkładać dosyć tak ciasno do słoika. To jest banalnie prosta. Mamy słoik i teraz mój słoik ma, nie wiem, to jest taki 400, 300, 400 gram słoiczek. Nie większy, bo już próbowaliśmy tutaj brać takie półlitrowe, litrowe słoiki i one niestety się psują. Natomiast te słoiki małe są ok, więc polecam takie małe słoiczki. Słoiczek jest oczywiście wyparzony wcześniej i wkładamy. Starałam się je wsadzić w jedną stronę, żeby wyszło ich więcej. Troszeczkę możemy je tak delikatnie docisnąć. Przepraszam was bardzo, ale robię to etapami i już się zrobiło ciemno, więc zapaliłam dodatkową lampkę, żebyście w ogóle coś widzieli. Ja tutaj napchałam już śliwek. Teraz zasypiemy to 2 łyżeczkami cukru. 2, 3. Zależy też właściwie od wielkości słoika. Zakręcamy i pasteryzujemy. Krótko. 15 minut mniej więcej, tak żeby po prostu puściły śliwki sok, ale też żeby nie zrobiły się z tego paćki, no bo chcemy, żeby te śliwki zostały w takim kształcie,
jakim są teraz. I gotowe!